Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym materiału z cyklu Nadrabiamy zaległości na ziemniaczanym polu komisarza Sewa, czyli epizod 7 drugiego sezonu Star Wars Resistance. Z lekkim opóźnieniem, ale już śpieszę do Was z najnowszą recenzją najnowszych przygód Kazudy i reszty ekipy ze stacji Colossus. I tym razem dostajemy odcinek, który porusza nam całkiem nowe, jeżeli chodzi o Star Wars Resistance, tematy. Ponieważ zgodnie z fabułą nasi bohaterowie wyruszają na jedną z okolicznych planet, żeby zdobyć wszelkiego rodzaju zaopatrzenie niezbędne dla stacji Colossus. Przybywając na miejsce, okazuje się, że cała wioska lokalna jest opuszczona, a dzieciaki, które mieszkały na stacji Colossus, przypadkowo natrafiają na starożytną świątynię Sithów oraz Jedi i wraz z Kazudą rozpoczynają eksplorację, która doprowadza oczywiście na skutek niezręczności samego Kazudy do otwarcia tajemniczej pułapki, która jest zastawiona na tych, którzy próbują okraść świątynię Sithów. Cała sytuacja zostaje rozwiązana przez tajemniczą postać zwaną Mika Grey, która okazuje się być poszukiwaczką zaginionych artefaktów Sithów. Za nią natomiast podąża First Order, który również stara pokrzyżować się jej plany i zdobyć wszelkiego rodzaju artefakty dla swoich mocodawców. Oczywiście naszym bohaterom udaje się pokonać żołnierzy First Orderu i postanawiają wraz z Miką powrócić na stację Colossus. I dzisiejszy odcinek jest... Po pierwsze, pierwsza rzecz, jaką muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o ten odcinek, którym się dzisiaj będziemy zajmować, jest on prześliczny. Naprawdę dawno nie widziałem tak ładnych widoczków, tak ładnej zaprezentowanej lokacji jak w tym odcinku. Kiedy nasi bohaterowie trafiają na, powiedzmy, lesistą planetę z wszelkiego rodzaju latającymi motylkami świecącymi, słońce padające przez korony drzew, to wszystko absolutnie wygląda rewelacyjnie. Sama świątynia Jedi, która na wierzchu jest świątynią Jedi, a pod spodem znajduje się świątynia Sithów, o czym dowiadujemy się w odcinku, również prezentuje się w wspaniały sposób. Sama świątynia Sithów jest jakby standardowa, jeżeli chodzi o wygląd, czyli to, co mieliśmy w Rebelsach, czyli trójkąty, czerwono, czarne kolory, to wszystko się prezentuje standardowo, ale cała reszta naprawdę, cały odcinek jest bardzo ładnie zrobiony. Bardzo mnie to cieszy, szczególnie kiedy nasi bohaterowie przemierzają tą opuszczoną wioskę i obserwują wszystko, co się dzieje dookoła. Jednak najważniejszą rzeczą, jaką dostajemy w tym odcinku, to masa drobnych rzeczy, które mogą wskazywać na pewnego rodzaju rozwiązania, które czekają nas w przyszłości. Ponieważ dostajemy przede wszystkim nowych szturmowców, tak zwanych First Order Riders. To są żołnierze, którzy, z tego co dowiadujemy się z odcinka, mają za zadanie poszukiwać wszelkiego rodzaju sekretów, artefaktów, Sithów na polecenia władców First Orderu. I tutaj zakładam, że pierwotnym taką osobą musiał być oczywiście Supreme Leader Snoke. Natomiast teraz, w momencie, kiedy dzieje się serial, możliwe, że oni kontynuują jego zadanie, jak i również kontynuują zadanie dla samego Kylo Rena. Tutaj oczywiście to wszystko by wskazywało na to, że Sithowie w jakiś sposób powracają, czy powiedzmy stają się coraz bardziej znani, czy pojawiają się, jeżeli chodzi o nowy kanon i o ten okres. I o ile w przypadku Snoke'a jestem w stanie całkowicie jakby to zrozumieć, kiedy on z jakiegoś powodu to zbierał, sami już wiemy, że w epizodzie 8 chociażby miał różnego rodzaju artefakty, które były powiązane z ciemną stroną mocy, natomiast jednak Kylo Ren, no ja sam prywatnie uważam, że Kylo Ren absolutnie nie powinien iść w stronę żadnych Sithów i innych tego typu rzeczy, ale już to jak najbardziej dostajemy. Dostajemy oczywiście holokron Sithów, który zostaje wykorzystany jako broń, to znaczy to nie jest do końca holokron, tylko źródło zasilania, źródło energii, czyli taki powiedzmy Sithowy akumulator. I to wszystko... robi się tajemniczo, robi się ciekawie, robi się interesujący. Sama Mika Grey, która może wskaże jakąś drogę, jakiś kierunek, która może gdzieś tam będzie miała powiązania z mocą. Co prawda ona sama mówi, że nie umie używać mocy, ale może być to podobny przypadek jak Loren Santeca, czyli osoba bardzo doświadczona w mocy, która gdzieś tam się będzie pojawiała i przejawiała. I, że tak powiem, pojawiała i wpływała może nawet na samą Rey. Co jest jednak niezwykle istotne, to jest odcinek, który na pewno nie przypadnie osobom, które nie przepadają za gapowatością, czy też niezręcznością samego Kazudy, ponieważ on tutaj tak naprawdę na skutek swojej niezręczności aktywuje całą pułapkę Sithów, wszystko co się praktycznie zostaje uruchomione złego to jest przez niego, chociaż muszę przyznać, że scena, gdzie oszołomiony elektrowstrząsami Sithów zaczyna gadać do tego powiedzmy trójkąta, jak i również na samym końcu, kiedy rozmawia, no może nie na samym końcu, ale w trakcie odcinka, kiedy rozmawia z samą Miką, jest to po prostu zabawne, bawi mnie to relacja, kiedy ona po prostu, jak możesz być aż tak nieogarnięty i tak niekompetentny, a on cały czas próbując coś udowodnić, oczywiście
wszystko spieprzy dodatkowo. Więc ta relacja jak najbardziej jest na plus. Sam Kazuda tutaj gdzieś tam w relacja z tymi dzieciakami, które dołączają do niego, jest moim zdaniem całkiem na plus. Widać, że jest bardziej troszeczkę dojrzały, stara się, rozwija się w jakiś sposób. No, oczywiście gapowatość gapowatością, ale i tak nie jest absolutnie źle. Tak więc podsumowując, cały ten odcinek jest intrygujący, jest ładny przede wszystkim, ale w którą stronę to pójdzie, jaki właściwie będzie miała znaczenie dla samej stacji Colossus, Mika Grey, może gdzieś tam, biorąc pod uwagę trailery, jakie dostaliśmy, ona będzie jakimś pośrednikiem przy komunikacji z rasą tą starożytną, czy też jakąś taką sekretną rasą, którą gdzieś widzieliśmy w trailerze. Może ona będzie jakoś wskazywała drogę do rezystansu, może ma jakieś kontakty z rezystansem, tym powiedzmy głównym odłamem, tak żeby Colossus finalnie trafił do naszych głównych bohaterów epizodu 9. Ale w którą stronę to będzie zmierzać, nie mam pojęcia, choć muszę przyznać, że ten odcinek naprawdę mi się podobał. Był całkiem sprawnie skonstruowany reżysersko, był dobrze rozpracowany, dobrze napisany, zaprezentowany, więc jak najbardziej jest tutaj okejka dla mnie o wiele na przykład bardziej niż w zeszłym tygodniu, bo tutaj po prostu dobrze wszystko zostało zrealizowane. Tak więc dziękuję moi drodzy bardzo serdecznie, że wytrzymaliście dzisiaj ze mną. Został jeszcze mi jeden materiał, jeżeli chodzi o zaległości, czyli ziemniaczany przegląd komiksowy bardzo opóźniony. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze to w tym tygodniu załatwić. A na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć! Pa, 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 pa.